No siema, tu Sołtys, kolejny odcinek Minecrafta z Sołtysem, paczka FTB Horizons. Nagrałem filmik, w którym pokazywałem, jak zbudować to monstrum, ale nie zdążyłem go szczególnie opowiedzieć, co robi i jak to działa i w ogóle. Więc tak, jest tu 36 pomp i na oko, no nie wiem, cała paczka tych Aura Nodes. To już wiecie, jak je tworzyć. I tak, tu jest centralny klocek. Zależnie od tego, który będziecie chcieli używać, to po prostu go tutaj wrzucicie. Powiedzmy, że ja chcę zrobić ten. Co to ten robi? Generuje loot, który dostajecie ze skrzynek w lochach, nie? Kładać 4 Aura Nodes. I tak. Tu będzie spadała aura z góry, nie? Jest w tej chwili zaklinowana 4 sticky piston, nie? I kamieniami, bo one nie pozwalają na przepływ aury. Szkło pozwala, kamienie i tak dalej nie pozwalają. I tak. Z każdej strony równo się będzie rozchodzić aura tutaj. Ta będzie się rozchodzić na 3, też porówno, a te porówno do tych. Nie? W tej chwili jest na maksa naładowany, bo tykał sobie chwilę i się resetował. Nie? Czyli wszystko jest wciśnięte na górze. Na górze jest analogicznie to wszystko pobudowane, tylko że tutaj jest kamień, żeby nie spadało z powrotem w dół, tak? To samo tu, tu, z trzech stron i tak dalej. I to są klocki, które odpowiadają pompie, znaczy pompom. Wciskają to tutaj, przechodzi tu, z trzech stron. Przechodzi tutaj, spływa tu na dół i ten konkretny się dzieli z tymi wszystkimi porówno. Jeszcze myślałem o opcji, żeby obniżyć te tłoki o jeden i następną warstwę tych czterech dać, żeby wszystko spłynęło do tych na dół i żeby ten nie wcinał aż tyle. Chyba tak właśnie zrobię. No, to zadam za chwilę. Jakby to co zrobić? Dobra, będzie trzeba obniżyć, ale to potem. Tak to wygląda z daleka. Jedna szyba mi zabrakła. OCD to the rescue. Teraz jest idealnie. No. Tamten filmik chyba też wrzucę, no bo był taki troszkę śmieszny, ale no dobra, why not. Zamykam sobie i tak. Tu jest Blue Alloy Wire, nie? Który sprawia, że te wszystkie tłoki są włączone, nie? I tutaj, w momencie, kiedy rzucę tą wajchę, to się wszystko załączy, te się odepną i lecimy. I tak, to jest jeden z tych droższych klocków, wymaga 5000 powera za każdy progres, nie? Czyli trzeba dużo mu dać, żeby cokolwiek z tego wyszło. No to próbujemy. No, spoko, styknie chyba 100 tysięcy na dzień dobry. Nie wiem, jak to będzie tikać, kiedy już się rozładuje to, ale zaraz zobaczymy. Powoli sobie spada, ale o, wygenerowało mi name tag. Jej, jakbym miał pieska, to bym mógł mu obroże dać. Problem jest taki, że 30% czy tam 25 to jest dym LED. To jest do innego moda, nieważne. To tam się później ogarnie. No, to główienko. I cały czas wypadają. Próbowałem słabszym systemem to ładować i no, było to przykre. Dobra, w każdym razie to się powinno mniej więcej porówno rozkładać. No, 3000, 3000, 3000. No, spoko. Tak to ma działać, nie? Wydaje mi się, że spokojnie można by było zrobić o jeden klocek bliżej i nie kolidowałoby to ze sobą, ale już mi się nie chce. Po co? Działa. O, jest znowu dymlet. Świetnie. Po co to jest? Warto to używać z tego powodu, że możecie dostać Division Sigil.
To jest klocek z Extra Utilities, który można aktywować rytuałem z Enchanterem o północy. I dostajecie bardzo fajne rzeczy. Można na przykład zrobić szkło, przez które może przechodzić gracz, a stworki nie. Czyli świetne drzwi. No i dużo innych fajnych rzeczy, ale to tam pokażę następnym razem. By the way, jak rozbijacie to, kiedy jest pełne, to tracicie cały tego expa. To tak na marginesie. Ostatnio na tym filmiku kończyłem tym, że poleciałem przez portal i zginąłem. Heroicznie, oczywiście. O co chodziło? Potrzebowałem trochę blaze rods, żeby zmontować takie coś z takim czymś do takiego czegoś z Essential Craft 3, ale to wam pokażę troszeczkę później. W każdym razie problem był taki, że nie znalazłem fortecy, więc musiałem improwizować. Ten mieczyk potrafi zmieniać jedne stworki w inne stworki i jedną z tych przemian jest zamiana Gasta w Blaze'a. Przy pomocy tego mieczyka, który też wam pokażę jak zrobić, bo to jest bardzo, bardzo fajne. No chciałem sobie po prostu zdobyć kilka i miałbym spokój, nie? Ale okazało się, że pierwsze co zrobiłem, jak odzyskałem swój sheet w piekle, to znalazłem fortecę. Akurat była w tym kierunku, gdzie nie poszedłem. Oczywiście. I tak, powiedzmy, że macie Obsidian Sword. Pokazywałem, jak to się robi, nie? Tu jesteś. Dwa Refined Obsidian Ingot. Robicie z Refined Obsidian Dust. To też pokazywałem. Proszek obsydianowy plus, i to jest ważne, Compressed Diamond. Wystarczy wcisnąć diamond do Enrichment Chamber w ten sposób. W sumie równie dobrze mogę wam pokazać, bo 5 tych do... No. I macie 10 proszków za to. Nie? I wcześniej pokazywałem, zużyłem dwa diamenty, żeby zrobić jeden miecz. No bez sens, nie? To teraz robicie coś takiego. Obsidian Dust i Compressed Diamond daje 100, czyli 10 sztuk z tego zrobicie zamiast jedną. No to tak na marginesie. Eksperymentowałem przy okazji z tymi opcjami, które pozwalają uzyskać 4 sztabki z jednego... z jednej rudy, ale to jest troszeczkę bez sens. Chemical Injection Chamber. Co prawda da wam 4 jakieś tam śmieszne ostrawe pierdółki. W sumie co mi szkodzi pokazać. I know. Dobra. Ślepawy jestem już na starość. Dobra. Okej. Okay. 4 takie, ale to bierze sól i to nie weźmie jednej soli, tylko weźmie z 10, 15 albo 20, żeby zrobić jeden. Znaczy wtedy wyskoczą 4, nie? Ale wtedy, żeby zrobić każdą jedną taką, to też będzie trzeba całą tonę soli użyć albo krzemienia. Jakbyście mieli tonę, to spoko, ale tutaj nie ma... Znaczy, no jest quarry, ale jeszcze nie doszedłem do tego, bo nie miałem blaze rodsów i tak dalej. Ale w sumie to jest następna rzecz, jaką się zajmę. Anyway. Nie opłaca się. O to mi chodzi. Jak znajdziecie sobie takie coś w lochu, albo zrobicie sobie po prostu diamentowy pickaxe, albo któryś z innych ciekawych narzędzi, wyenchantujecie to dobrze, to po prostu nie będzie wam brakować surowców, bo to jest dużo zabawy z różnymi takimi rzeczami, rozkminianiem i tak dalej. Anyway, fajna sprawa. Jak wam się udają enchanty, dostaniecie na przykład unbreaking, dostaniecie sharpness i nie wiem, looting, to spoko, gratuluję i tak dalej. Ale no ja nie dostałem. W sumie no już nie będę taki, zmarnuję trochę expa i wam pokażę, jak to zrobiłem. Czas jest. Dobra. Mamy 5 mieczyków. Spoko, achievement mi się zrestowała. 30 pobieram sobie leveli. Zresztą oczywiste.
Fire Aspect Smite. Nie dziękuję, ale z czystej ciekawości zobaczę, czy mogę sobie to doczepić do tego. Ha, oczywiście to expensive. Odwrotnie? Oczywiście, że to expensive. A czy będę mógł w stanie to na... Nie będę mógł w stanie... Nie będę nawet w stanie tego naprawić? Weź. Dobra, spróbujemy inną sztuczkę. Cyk, cyk. A póki co. No, trochę zbierałem tego expa, więc. Ale fajna sprawa. Znowu gówno. Litości. No, muszę mieć mega farta, jak mi się wykuło ten sharpness. Postaram się nie zmarnować. O Boż, o Boż, o Boż. Jak fajnie. No dobra. Czego mi brakuje tutaj? Niczego mi tutaj nie brakuje. Zaraz się pobawimy. Too expensive. Too expensive. No dobra, powiedzmy, że chcę go naprawić. Są jakieś klocki w tej paczce modów do naprawiania, więc nie będzie tak źle. Ale... nie działa to tak. No dobra, anyway. Tutaj nie mam disjunction, ale mam sharpness, więc... Ale jest jeszcze auto anvil, które może będzie mocniejsze. Zobaczymy. To możecie ogarnąć sobie. Piję ten cały soczek. Co mi szkodzi, spróbuję. 4, 5... Co to jeszcze było? 3 redstone. Dobra, tylko że ja nie mam pojęcia, jak to będzie działać, ale spróbujemy. Out drink. Auto extract. A, spoko. Pipe? Jest coś takiego? Advanced mechanical pipe. Ja nie chcę mechanical, ja chcę fluid pipe. O, jest problem. Dobra, whatever. Ogarnę później. I potem wam pokażę, jak to działa. Mam nadzieję, że po prostu będzie można więcej niż tam 30, czy tam 30 poziom, jaki tam jest max, nie pamiętam. Może tak będzie działać. Cyk, cyk. Nie piszę, że tu expensive, więc może zadziała. Dobra, mówię, ogarnę potem. Mam jeszcze chwilkę. To wam pokażę. Podzikuję trochę w Nether. Soul Stealer, wszystko co fajne. Aha, tu nie ma looting. A, to faktycznie, mogę wam pokazać, jak to będzie fajnie działać. Dobra. Powiedzmy, że chcę udoskonalić ten miecz. Więc zrobię sobie coś takiego. Żeby mi przypominało. I tak. Cascading Enchanter. I ja bym chciał sobie zrobić looting. Z tego, co mówi książeczka, którą gdzieś chwilowo zgubiłem. Enchantments, Yellow Fortune, Resource Interactions. Yellow and Violet will grant... No, czyli looting. Jak Yellow i Violet. Kryształki. Aha, muszę sobie zrobić więcej, bo wszystkie zmarnowałem.
No, nie zmarnowałem, ale to już nie dla mnie ważne. Yellow. Indigo. Dwa diamenty. Cyk. Dobra. Mam nadzieję, że ustawiłem, żeby coś tam się ładowało. Loot. Fajnie, fajnie, fajnie. Same fajne rzeczy. No dobra, nie wiem, czy fajne. Matko, mam siodło. Będę mógł sobie wreszcie na koniu pojeździć. Okej. Okay. Fajna sprawa. Anyway. Zamykamy. No najwyraźniej w miarę dobrze to działa. Nie, no dobra. Niech sobie skończy. O co chodzi? Zrzucamy przedmiot, który chcemy wyenchantować, plus jeden kryształek. I jak przeleci całe, to zużyje ten kryształ i jest szansa, że się zenchantuje. Jak to jest pierwszy enchant, to oczywiście 100%. Potem każdy ma 3 czwarte tej szansy, czyli 3 czwarte, a potem, no nie wiem, 2 trzecie, coś takiego. Nie chcę mi się myśleć. Cascading Enchanter. Ok. I tak, mieczyk. I tak, jeśli damy żółty, to on coś tam robi, jeśli damy fioletowy, to on też coś tam robi, ale jak oba są na jakimś przedmiocie, to mają jakiś dodatkowy efekt. Przykładowo. Basic effects. Red daje Silk Touch, yellow daje Fortune. Orange daje Efficiency. No. Któreś tam współgrają ze sobą. I któreś nie działają ze sobą. Dobra, to sobie ogarniecie, nie? No, w każdym razie, to sobie dam raz, dwa, trzy żółte i zobaczymy, jak pójdzie. Się naładowało się już. Ale to się szybko ładuje, masakra. Dobra, dajemy. Dajesz czy nie? Uuu, nice. Ciekawe, ile tego się zużyło już odkąd zacząłem. Bo wtedy chyba jak pierwszy raz stuknęło, to było chyba z tego z 60 tysięcy, nie? No, w sumie dostałem dużo fajnych rzeczy, więc no. No nic, chwilę to zajmie. Tum-ti-tum. To może coś zaśpiewam? Always look on the bright side of life. Tedem, 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 tedem. Szkoda, że nie znam tekstu tej piosenki, to bym zaśpiewał. To może, nie wiem. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Dobra, już wszystkim krwawią uszy. O, odrobina zwana, do widzenia. Dzień dobry, albo coś tam. Anyway. Co zrobię z moim drugim mieczem? Aha, musiałem go gdzieś tam zostawić. Nieważne. Starajcie się nie upuszczać tych na R-Nodes, bo zaraz po prostu zje. No. No, zdecydowanie muszę obniżyć o jeden. Okej, okay, zżarło jedno. Jest? Jest. I teraz, jeśli zrobię dokładnie to samo, tylko dam Violet. To jest pierwszy poziom, więc na pewno się zenchantuje. To będę miał Cascading Yellow i Cascading Violet. Nie? I to znaczy, że tak naprawdę będę miał na tym looting one. O, miałem jeszcze trochę z poprzedniego razu.
Dobra, nie będę wam zabierał czasu. Wiecie, o co chodzi. Co zrobię z tym mieczem? A, tu jest. No, i kilka razy mi starczyło i doszedłem do Cascading Violet i... Tfu, Kaleidoscopic Violet i Kaleidoscopic Yellow 3. No i mam Looting 3, czyli no, prawie że idealny miecz, nie? Co tu brakuje? Unbreaking. Ale jak mi się uda, to połączę z tamtym, którym zrobiłem i... No i będzie idealny. Poczekamy. O, poczekamy. Chwilkę. Co on pokaże, buduje takie coś z Essential Craft. Pewna sprawa całkiem. Tylko trzeba niestety zmontować tą książeczkę i troszeczkę jest rozkminy. Fajna jest w sumie. Tworzycie ją w ten sposób. Research Book, Essential Craft 3. Nie? I to jest basic knowledge macie tylko. Jeśli skraftujecie z takimi rzeczami, to macie MRU. Co to jest taka specjalna forma energii, która jest niby w molekułach. Nieważne. Taki tip. Jak wam się zmieniają recki, to zawsze warto jest sprawdzić wszystkie, bo niektóre są bardzo łatwe, a niektóre są dosyć ciężkie. Przykładowo ten zrobicie bez problemu. Wszystko jest dostępne. Ale z drugiej strony ten to już wymaga jakiejś maszyny, nie? A ten to nawet nie wnikam, nie? Masakra jakaś. A ten jest prosty. Nie wiem dlaczego oni tak robią, ale... Dobra, chyba już się ugotowało. Jest. O, jest looting one. I mogę to sobie spokojnie pociągnąć do 3. Prawdopodobnie mógłbym zrobić sobie tak, że to wyrzucę. Trzy takie i pewnie bym wrócił, żeby było gotowe. No ale to tam. Drobnostka. Dobra, tego styknie. Pompy się zaraz będą włączać. To niech wszystko wyrzucą do góry, żebym sobie zobaczył, jaki jest efekt tego całego wszystkiego. To tu zostawię. Resztę sobie powyrzucam do... W ogóle jest jakiś głupi bug, że jak umrzecie od wybuchu creepera, to wam się dublują rzeczy tutaj. Już mam ich tak dużo, że to jest bez sensu. To jest dziwne, bo wcześniej jak creeper wybuchł, to mi zjadło wszystkie rzeczy, a teraz mi duplikuje, no nie ogarniam. Anyway, w następnym filmiku przejdę się szybko do piekła, pokazać jak fajnie te mieczyki działają. Nie? A potem pokażę jak łatwo, bez problemu i bez ryzyka zabić Wither bossa. Nie? Co ja chciałem zrobić? A, bone meal. Jakieś tam drzewko mi wypadło z tego luta. Wcześniej dostałem takie, nic nie widać, włączę światło. No, fajniutkie drzewko, nie? Cedr wood. Czy tam... No, fajne, może coś z niego wybuduję. Potem dostałem... To jest też cedr. O, potem dostałem takie. Jakieś kosmiczne. Siema. Puf. I przez to, że mam ten looting 3, miłe, nie? Bardzo fajny widoczek. Anyway. Dobra, to wszystko już jest ogarnięte. W każdym razie, dostałem sobie takie drzewko. Co to jest? Kiparis. Nie mam pojęcia. Ki diabeł. To spróbujmy sobie to posadzić tutaj. Zawiodłem się. Myślałem, że będzie coś bardziej widowiskowego. Potem zapewne dostanie ich więcej, więc... Znaczy innych drzewek. To się zobaczy.
chyba już trochę zauważyliście, że jestem troszeczkę na bakier z kolorowaniem i wypełnianiem ścian i tak dalej, chociaż to mi się wydaje, że mi nawet wyszło. Dobra. To następnym razem skoczymy do piekła, zobaczycie jak tam jest. A póki co zmykam. Trzymajcie się.